27 lipca bieżącego roku w godzinach przedpołudniowych w Krynickim Muzeum Nikifora na bulwarach Dietla otwarto wystawę Jesteśmy. Wystawa prezentuje twórczość artystów pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Zawadzie. Trzeba dodać, że twórczość plastyczna stosowana jest jako element terapii ludzi niepełnosprawnych i jest działaniem praktykowanym powszechnie w tego typu ośrodkach. W Zawadzie wprowadzono ją w latach 90. i była na owe czasy działaniem nowatorskim. Inicjatorami zajęć byli wówczas sądeccy plastycy Franciszek Palka i Fryderyk Kotkowski. Obecna wystawa w Romanówce twórców z Zawady jest drugą prezentacją ich twórczości i potrwa do 19 sierpnia.